Wysoka Rado, otwieram 9. sesję Rady Gminy Wierzchosławice. Została ona zwołana na podstawie artykułu 20 ustawy 1, ustępu 1 ustawy z dnia 8 marca 1910 roku o samorządzie gminy. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. Na podstawie złożonych na liście obecności podpisów stwierdzam, że w sesji uczestniczy wymagana ilość radnych do prowadzenia i podejmowania prawomocnych decyzji. Ponadto informuję, że pełna klauzula dotycząca ochrony danych osobowych RODO znajduje się na tablicy ogłoszeń przed wejściem do sali. Witam przybyłych na sesję gości, radnych. Serdecznie witam zaproszonych gości, pana Andrzeja Mroza, wójta gminy Wierzchosławice, pana Andrzeja Barnaś, wicewójta, panią Ewę Sukta, skarbnik gminy, panią Irenę Skowal, sekretarz gminy, panią Jolantę Tryczyńską-Celarek, radcę prawnego, pana Jacka Chudymę, wicestarostę oraz kierowników referatów i jednostek, prezesów spółek i pracowników urzędu gminy oraz sołtysów wsi. Przechodzimy do porządków obrad, przyjęcia porządku obrad. Radni porządek obrad otrzymali w odpowiednim terminie. Czy są inne propozycje do porządku obrad? Bardzo proszę. Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego, przyjęcia protokołu z sesji numer 8. Protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Gminy oraz został przekazany radnym e-mailowo. Nie wpłynęły żadne uwagi co do treści protokołu. Czy do treści protokołu są zapytania bądź uwagi? Nie ma, dziękuję. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu z sesji numer 8? Bardzo proszę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że protokół numer 8 został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu czwartego. Proszę pana wójta o zabranie głosu. Szanowni Państwo, niedługo dojdziemy do punktu najważniejszego dzisiejszej sesji, to jest wręczenie zaświadczeń do wybranym sołtysom. Przypomnę, 19 kwietnia zakończyła się kadencja dotychczas funkcjonujących sołtysów i po marcowych wyborach mamy w pełni ukształtowanych wszystkich sołtysów w poszczególnych sołectwach. Pozwólcie Państwo, że na wstępie parę słów historycznych o funkcji, roli sołtysa w systemie polskim przedstawię. Szanowni Państwo, sołtys to przedstawiciel lokalnej społeczności, przeważnie wiejskiej, i jego rola, począwszy od średniowiecza, ulegała poważnym zmianom, a od 1990 roku jest w Polsce organem wykonawczym sołectwa. Urząd sołtysa został utworzony na przełomie XII i XIII wieku we wsiach lokowanych na prawie niemieckim. Pierwszym sołtysem zostawał zasadzica, który reprezentował interesy feudalnego pana. Sołtys w średniowiecznym systemie prawnym to także wiejski sędzia oraz zasadzica lokujący wieś na prawie niemieckim. Sołtysem mógł być szlachcic, mieszczanin lub najczęściej miejscowy chłop. Zadania i prawa sołtysa to między innymi odbywał służbę rycerską na polecenie feudalnego pana. Był sędzią w sprawach opłat, podatków, przymusowych służebności. Był przedstawicielem wspólnoty wiejskiej w konfliktach z sąsiednimi wsiami i w kontaktach z panem feudalnym oraz instytucjami zewnętrznymi. Posiadał prawo odrębnych świadczeń feudalnych.
Posiadał prawo niższego wymiaru dziesięciny. Posiadał prawo posiadania własnych chłopów. Posiadał prawo prowadzenia młyna, warsztatu rzemieślniczego, a także zakładania stawów i polowania. Od początku XIII wieku do połowy XIV wieku urząd sołtysa był dziedziczony przez najstarszego męskiego potomka, a była nawet propozycja wzmocnienia statusu prawnego sołtysów jako osobnej warstwy społecznej. Ale to się niestety nie zrealizowało. Znaczenie społeczne i ekonomiczne sołtysów było względnie mocne i bywało częstym zjawiskiem przenoszenia się sołtysów lub ich dzieci do stanu rycerskiego. Potencjał sołtysów bywał na tyle silny, że ekonomicznie przewyższali czasem drobne rycerstwo. Niestety w 1563 roku urząd sołtysa zlikwidowano, zastępując urzędem wójta. W 1918 roku samorząd wiejski był uzupełnieniem samorządu gminnego. Sołtys był wybierany na kadencję trzyletnią i był kontrolowany przez Gromadzką Komisję Rewizyjną, a zadania i kompetencje to przede wszystkim zarządzanie dochodami i majątkiem gromadzkim, przygotowanie budżetu i prowadzenie rachunków, zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa, ale sprawy drogowe, opieka społeczna, sprawy zdrowotne, sądowe, wojskowe, a także pożarnicze. Miłe mi. W PRL-u funkcja istniała do 1954 roku. 1954 roku potem był pełnomocnik Gromadzki Rady Narodowej. W 1958 roku przywrócono funkcję sołtysa. I samorząd wiejski składał się z sołtysa jako organu wykonawczego i zebrania wiejskiego jako organu uchwałodawczego. Do 1973 roku samorząd wiejski działał w ramach gromad, a potem jako sołtys w ramach jednostek pomocniczych gmin. Sołtysów również wybierano w wyborach jawnych na trzyletnią kadencję. Pełnili funkcje samorządowe, społeczne, organizacyjne. Sołtys był pośrednikiem między mieszkańcami wsi i wcześniej Gromadzką Radą Narodową, a później między mieszkańcami a Gminną Radą Narodową i naczelnikiem gminy. Od 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy sołectwa i działalność sołtysa wspiera Rada Sołecka. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Z ważniejszych zadań, jakie sołtys realizuje, to jest reprezentacja sołectwa na zewnątrz. Sołtys zwołuje i prowadzi zebrania wiejskie, składa roczne sprawozdania na zebraniu wiejskim, wykonuje uchwały zebrania wiejskiego, reprezentuje sołectwo wobec organów gminy, wykonuje zarządzenia wójta, zgłasza wójtowi sprawy do wykonania w sołectwie, a w szczególności opiniuje planowanie inwestycji w sołectwie. Organizuje i koordynuje inicjatywy w zakresie przedsięwzięć kulturalnych, społecznych oraz wpływających na wzrost aktywności mieszkańców, służących poprawie gospodarki i warunków życia. Szanowni Państwo, jak przedstawiłem, rola sołtysa przez lata była zawsze bardzo ważna, bowiem sołtys to jest przedstawiciel sołectwa, przedstawiciel wsi w Radzie Gminy, w innych instytucjach, ale również jest jakby tym łącznikiem między gminą, między Radą Gminą, między wójtem, po to, żeby informacja i działa zadania, jakie są realizowane przez gminę, docierała do mieszkańców, ale już potrzeby, które są do realizacji w danych sołectwach, były również widziane na szczeblu gminnym, na szczeblu Rady Gminy i na szczeblu zarządzających, czyli wójta i urzędu gminy. Bycie wójtem to zaszczyt, to rzeczywiście pokazane zaufanie społeczności lokalnej dla osoby, która zostaje wybrana, więc serdecznie wszystkim wybranym sołtysom gratuluję. Sołtys to również dużo obowiązków, dlatego też dziękuję Państwu, że zdecydowaliście się podjąć trud bycia sołtysem i realizować tyle wiele ważnych zadań, a ze strony Urzędu Gminy deklaruję tej daleko idącą współpracę, tak żeby dzięki Państwu, dzięki naszej pracy wspólnej mieszkańcom w naszej gminie żyło się jak najlepiej. Dziękuję. Dziękuję Panie Wójcie. Bardzo proszę Panią Ewę Suchtę o wręczenie zaświadczeń nowo wybranym sołtysom oraz podziękowanie sołtysom kadencji 2015-2019. Pani Dorota Katra, sołtys Bobrownik Małych.
pozwoliliśmy sobie dla Państwa zakupić narzędzia pracy, ułatwiające pracę, zestaw piśmienniczy, żeby było na czym pisać, również pieczęć w środku jest, także będzie czym urzędować. Gratuluję jeszcze raz. Pani Jolanta Papała, sołtys Bogumiłowic. Edward Knaga, sołtys Gosławic. Pan Józef Dzierwa, sołtys Kępy Bogumiłowickiej. Grzegorz Suda, sołtys Komorowa. Pan Edward Tarczoń, sołtys Łętowic. Krzysztof Wiśniewski, sołtys Mikołajowiec. Pani Ewelina Mach, sołtys Ostrowa. Pan Andrzej Malik, sołtys Rutki. Pan Janusz Jackowski, sołtys Sieciechowic. Marek Markiewicz, sołtys Wierzchosławic. Szanowni Państwo sołtysi, szanowni goście, chcieliśmy jeszcze podziękować Państwu sołtysom za ubiegającą kadencję, tą, która kadencję ubiegła. Pani Bykiewicz, Marty nie widzę, nie wiem, jest Pani Marta Bykiewicz, nie, nie ma. Pan Leszek Katra też nie dotarł, to przekażemy w następnym spotkaniu. Pan Dominik Świątek też jest nieobecny, ale na koniec zostawiliśmy sobie osobę, która jest. Bardzo proszę panią Krystynę Łuszko o wystąpienie. Chcę na pani ręce przekazać podziękowania dla wszystkich sołtysów poprzedniej kadencji, a szczególnie tych, którzy nie są już w tej kadencji. Tamte przekażemy przy najbliższej okazji, a na pani ręce składam podziękowanie za zaangażowanie i pracę na rzecz samorządu gminy w czasie pełnienia funkcji sołtysa Bogumiłowic. Życzę sukcesu w życiu osobistym i w dalszej działalności społecznej.
Sołtysowskiej Rady, Radzie Sołeckiej w imieniu całej Rady Gminy i swoim własnym serdecznie podziękować za trud i zaangażowanie włożone w pracę i pełnienie funkcji sołtysa. Życzymy Państwu zdrowia i obserwacji z ziarna, którego Państwo zasialiście. Natomiast nowym sołtysom i radom sołeckim życzę wytrwałości i cierpliwości w osiągnięciu celów, które sobie Państwo założyliście, życzliwości otaczających Państwa ludzi i pomocy, którą my jako Rada oczywiście Gminy Państwu deklarujemy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Szanowni Radni, ogłaszam 10 minut przerwy. Radni, wznawiam obrady. Przechodzimy do punktu 5. Obrad informacji wójta gminy Wierzchosławice z działalności międzysesyjnej i realizacji uchwał Rady Gminy. Bardzo proszę pana wójta o zabranie głosu. Szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, panie starosto, państwo sołtysi, i goście. Jeśli chodzi o realizację uchwał Rady Gminy, przedstawiliśmy to państwu na piśmie. W większości one są w trakcie realizacji lub publikacji, lub zrealizowane. Jedna istotna to jest protest przeciwko ważności wyboru sołtysa w Głosławicach. Protest ten został uznany za bezzasadny. Pozostałe państwo dostali na piśmie. Jeśli chodzi o spotkania, okres międzysesyjny był krótki, w związku z powyższym tych informacji nie ma wiele, ale z ważnej informacji to parafia pod Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach otrzymała dotację na konserwację, renowację ołtarza głównego i miałem zaszczyt brać udział razem z księdzem proboszczem w uroczystym przekazaniu promesy na środki finansowe z województwa małopolskiego na tę konserwację tego ołtarza. Podpisałem umowy z zakładem elektroinstalacyjnym Kazimierz Hetman w Szynwałdzie na wykonanie przyłącza do sieci oświetlenia ulicznego istniejących opraw oświetleniowych w ciągu drogi K202526 relacji Bogumiłowice WPS. Całkowity koszt 5166 zł brutto oraz umowę darowizny z wytwórnią podkładów strunobetonowych w Bogumiłowicach na sfinansowanie tegoż przyłącza w tejże kwocie. Tu serdecznie dziękuję zarządowi WPS-u za wsparcie, bowiem dzięki temu mieszkańcy tej części Bogumiłowic będą mieli oświetlenie na ulicy. Umowę z firmą Red Rock, spółka cywilna, Bożena Krzyżak, Wojciech Krzyżak, Sporą Kijówkowskiej na wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej. Łączna wartość zamówienia nie przekracza 80 600 zł brutto. W zakresie inwestycji następne kolejne działania w sprawie wniosku. Złożyliśmy wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych w dniu 15 kwietnia na remont drogi gminnej K202486 Bobrniki Małe - Dobczyce. To jest prawie kilometr miejscowości Bobrniki Małe. Całkowita wartość projektu 492 742 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie 246 zł, 6371 zł, to jest 50% dofinansowania. Planowany termin realizacji projektu 31 grudnia 2019 roku oraz na remont drogi gminnej K202509 Wierzchosławice Kolonia, to jest 615 metrów miejscowości Wierzchosławice. Całkowita wartość projektu 223 tysiące zł, 483,61 groszy. Kwota dofinansowania 111 741 zł, to jest również 50%. Termin realizacji również 31 grudnia 2019 rok. Uporządkowany został punkt
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz teren po byłym skupie Żywca. W dniu 11 kwietnia 2019 roku zostały otwarte oferty na wykonanie zadania pod tytułem przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku domowego w Ogólnowicach. Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 224 500 zł. Na dzień dzisiejszy trwa ocena oferty. W dniu 17 kwietnia 2019 roku otworzone zostały oferty na wykonanie zadania pod tytułem odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wierzchosławice, na którym zamieszkują mieszkańcy oraz pochodzących z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wierzchosławicach. Wpłynęło 5 ofert, z tego 4 ważne. Najniższa oferta na część pierwszą wynosiła 2 154 600 zł, a zabezpieczenie środków 1 425 000. Najniższa oferta na część drugą, czyli PSZOK, wynosiła 477 721 zł, a zabezpieczone środki 150 000. Te kwoty były na półtora roku, to była przetarg na zrealizowanie zadania na okres 18 miesięcy. W związku z wyższymi ofertami cenowymi niż zabezpieczenie środków w dniu 18 kwietnia 2019 roku unieważniłem postępowanie przetargowe. W najbliższych dniach zostanie ponownie ogłoszony przetarg na ten sam zakres zadania. Wysłałem zapytanie ofertowe na przebudowę zespołu sanitarnego z dostosowaniem jego części dla potrzeb osób niepełnosprawnych w placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dzieci i młodzieży w Wierzchosławicach i Mikajowicach w terminie składania ofert do 26 kwietnia 2019 roku. I także zapytanie ofertowe na naprawę pokrycia dachowego po zniszczeniach spowodowanych przez wichurę na budynku Centrum Kultury Wsi Polskiej. Termin składania ofert do 6 maja. Odpowiedzi na interpelacje Państwa radnych przekazałem w formie pisemnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy do treści sprawozdania są jakieś zapytania? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem do punktu 6. Sprawozdania merytorycznego Centrum Zdrowia Tuchów z działalności w wynajmowanym obiekcie w Wierzchosławicach za rok 2018. I tutaj niniejszym chciałabym poinformować, że na moje ręce wpłynęło pismo z Centrum Zdrowia Tuchów o braku obecności osób delegowanych z Centrum Zdrowia ze względu na planowane delegacje. Sprawozdanie zostało rozpatrzone na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Statutów Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej odbytej w dniu 23 kwietnia. Czy są uwagi lub pytania do sprawozdania? Bardzo proszę. W takim wypadku ja mam tutaj taką uwagę, czy może z racji tego, że przedstawicieli Centrum Zdrowia Tuchów nie ma, a myślę, że ostatnia informacja na temat burzliwych obrad Komisji Oświaty i Zdrowia i informacji do Centrum, może byśmy przygotowali wniosek i zapytania do Centrum i skierowali je w formie pisemnej z prośbą o udzielenie w najbliższym terminie międzysesyjnym. Czy radni wyrażają taką zgodę? Bardzo bym prosiła o informację, o zgodę. To może inaczej zapytać. Bardzo proszę, pan radny Wiśniewski. Pani przewodnicząca, szanowni radni, panie wójcie, może inaczej zaprosić dyrekcję Centrum Zdrowia Tuchu na następną sesję. Tak, żeby oni tutaj przyszli, bo tak pisanie lepiej, żeby cztery oczy porozmawiać, bo tutaj był przedstawiciel na komisji, no i trochę rzeczy się dowiedział i się nie pojawił. Także. Bardzo proszę, pan radny Tarczan. Proszę państwa, 23, jak wiemy, była Komisja Zdrowia. Poruszano między innymi takie sprawy jak negatywną ocenę pacjentów odnośnie lekarzy pierwszego kontaktu, ponieważ że ci lekarze, którzy są aktualnie, są po prostu słabymi lekarzami i no, pacjenci nie chcą do nich po prostu nawet chodzić. Wnioskowaliśmy o zatrudnienie jakiegoś dobrego lekarza ogólnego.
ponieważ ci, co byli lekarze dobrzy, gdzie pacjenci chwalili, to miesiąc, dwa i uciekali. Nie wiem czemu, czy to było spowodowane finansami, czy za dużo pracy, no trudno powiedzieć. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, poruszono sprawę wizyt domowych, gdzie też były informacje, że o trudnościach z wykonaniem tych wizyt domowych, odmowy wręcz. Następna sprawa to sprawa ośrodka w Komorowie. Umowy w zasadzie, umowy, która chcieliby się dowiedzieć, jak, dlaczego, bo w umowie było uruchomienie ośrodka w Komorowie i nie zostało to wykonane w ogóle. Ośrodek nie jest uruchomiony, nic tam nie jest robione. I chcieliśmy się dowiedzieć, miał się ktoś pojawić dzisiaj, no ale nie ma nikogo. No poza tym, jeśli chodzi co do rehabilitacji i tych innych spraw, komisja nie miała uwag, bo to prawidłowo jest, ale właśnie te takie trzy najważniejsze punkty chcielibyśmy usłyszeć, jak to w rzeczywistości będzie wyglądać w przyszłości. Dziękuję. Rozumiem zatem, że w formie zaproszenia tutaj mamy zaprosić przedstawicieli Centrum Zdrowia Tuchów na sesję następną, tak? Nie pisemnie, tylko rozumiem, dobrze. W takim wypadku tutaj podejmę właściwe działania. Dziękuję bardzo. Przepraszam, mogę na chwilkę? Ale w takim razie, czy Państwo w ogóle z tego punktu rezygnujecie dzisiaj, nie, czy go nie będziecie go dalej? Sprawozdanie zostało przyjęte na Komisji Oświaty, tak? Więc w tym momencie nie podejmujemy żadnych działań uchwał, natomiast podejmujemy działania na zasadzie zaproszenia na kolejną sesję centrum. Czyli w ogóle tego punktu nie będziecie Państwo, bo komisja to nie rada. Ale my nie głosujemy. Przegłosowaliście Państwo bez uchwały z reguły, było przyjmowane lub nie przyjmowane sprawozdanie. No bo macie Państwo taki... Szanowni Państwo, Pani Prawnik, czyli rozumiem, że mamy przegłosować podjęcie... Nie, proszę Państwa, nie, bo macie po prostu, Państwo w tym momencie macie w porządku obrad punkt sprawozdanie z działalności Centrum Zdrowia. I jeżeli tego punktu nie chcecie Państwo procedować, to tak naprawdę no, mamy zmianę porządku. Tak, tylko myśmy nie wiedzieli, że nie ma nikogo z centrum, także myśmy nie wiedzieli przy przyjęciu tego. Jeżeli będziecie to Państwo robić na kolejnej sesji, czyli w porządku obrad, znowu pojawi się taki punkt. Więc po prostu przegłosujcie Państwo zmiany porządku obrad i będziemy mieć wtedy wszystko czytelnie i będzie to odesłane na następną sesję. Czy technicznie jesteśmy gotowi do głosowania? Chwileczkę. Nie, zmiana porządku obrad w takiej sytuacji musi nastąpić, tak, rozumiem. Tak, dołączenie punktu tego dzisiejszego. I ten punkt będzie obradowany, rozumiem, wnioskuję o zmianę porządku obrad i odrzucenie punktu wyłączenie punktu 6 z porządku obrad dzisiejszych i automatycznie przesunięcie porządku obrad o jeden punkt w przód, czyli automatycznie z 7 na 6, z 6 na 5. 6 jest wycofany, tak. I jeszcze Pani Przewodnicząca, drobna uwaga. W trakcie musicie Państwo to przegłosować bezwzględną większością głosów. Tu już trzeba mieć to przegłosowane bezwzględną większością. Także proszę o tym tylko się pamiętać. Dziękuję. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. W takim wypadku przechodzimy do głosowania. Kto jest za zmianą porządku obrad i wykreśleniem z porządku obrad punktu 6 sprawozdania merytorycznego Centrum Zdrowia Tuchów z działalności w wynajmowanym obiekcie w Wierzchosławicach za rok 2018 i przeniesienia go na kolejną sesję? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W takim wypadku porządek obrad został zmieniony jednogłośnie. Bardzo dziękuję. Przechodzimy zatem do punktu 7. Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2018.
Sprawozdanie zostało przyjęte i rozpatrzone na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Statutów Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, odbytej w dniu 23 kwietnia. Uwag nie wniesiono. Czy są jakieś uwagi lub zapytania do sprawozdania? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy zatem do punktu 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach za rok 2018. Sprawozdanie zostało rozpatrzone na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Statutów, Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej odbytej w dniu 23 kwietnia. Czy są uwagi lub zapytania do sprawozdania? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do punktu 9. Sprawozdanie z działalności gminnej, przepraszam, 8. Z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018. Sprawozdanie zostało rozpatrzone na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Statutów Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej odbytej w dniu 23 kwietnia. Czy są uwagi lub zapytania do tego sprawozdania? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do punktu 9. Sprawozdania z działalności Gminnego Przedszkola Publicznego w Wierzchosławicach za rok 2018. Sprawozdanie zostało rozpatrzone na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Statutów Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej odbytej w dniu 23 kwietnia. Czy są zapytania lub uwagi do sprawozdania? To ja się zgłaszam. W takim wypadku mam tu zapytanie do pana wójta. Mianowicie w sprawozdaniu została ujęta potrzeba i zarówno protokół z kontroli rocznej elementów budynków narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne. Termin wykonania tych prac ma nastąpić do listopada 2019 roku. Chodzi tam o kładziny na schodach z materiałów antypoślizgowych oraz zadaszenia nad wejściem. Chciałabym zapytać, jakie prace i jakie tematy zostały w tej kwestii podjęte i czy w ogóle ten temat został jakby tutaj przez urząd podjęty? Temat jest nam znany, analizujemy go, odpowiem Szanownej Radzie w formie pisemnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze inne zapytania? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy zatem do punktu 10. Interpelacji i wniosku radnych. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje. Proszę radnych o zabieranie głosu. Szanowny panie wójcie, pierwsza interpelacja. W związku z głosami podnoszonymi przez niektóre organizacje wnioskuję do pana wójta, aby wspólnie z Radą Gminy zorganizował spotkanie zapoznawcze z wszystkimi organizacjami działającymi na terenie gminy, to jest stowarzyszeniami, fundacjami, kołami gospodyń wiejskich i tego typu. Priorytetowym celem tego spotkania miało być uzgodnienie ram wszelakiej współpracy na możliwych i różnorodnych płaszczyznach działania dla naszej gminy, jej mieszkańców, a także budowania wspólnego działania wszystkich organizacji NGO. Interpelację składam do Biura Rady. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Tarczoń. Składam interpelację. Wnioskuję o wystąpienie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przesunięcie budowanego wejścia cmentarza wojskowego z I wojny światowej w Gęcowicach w kierunku placu cmentarza, udrażniając tym samym przejazd drogą wojewódzką 975 bez zwężenia jezdni oraz prawidłowego przejścia chodnikiem przy cmentarzu. Ponadto wnioskuję o wystąpienie o fundusze na remont tego cmentarza, bo stan cmentarza jest bardzo zły i nie przynosi nam plusów. W razie braku zgody na przesunięcie murowanego wejścia wnioskuję o zainstalowanie lustra przy wyżej wymienionej drodze. Wniosek uzasadniam bardzo złą widocznością przy wyjeździe z dwóch posesji sąsiadujących cmentarza. Wyjazd zasłania murowane wejście na cmentarz. Ponadto wnioskuję o remont przyczółka z wjazdu na parking i zajezdnię przy kościele Gętowicach. Dziękuję bardzo, składam.
Dziękuję bardzo. Udzielam głosu panu radnemu Brońskiemu. Dziękuję bardzo. Panie wójcie, Wysoka Rado, chciałem złożyć interpelację do wójta. Chciałem zwrócić się z przygotowaniem wniosku o zestawienie kosztów funkcjonowania basenu przy Szkole Podstawowej w Wieszczu Sławicach w 2018 roku oraz ilości dzieci zgodnie z dziennikiem lekcyjnym, które korzystały z basenów w podziale na poszczególne miesiące. Ponadto proszę o informację, czy w bieżącym lub następnym roku basen będzie wymagał nakładów finansowych związanych z remontem. Jeżeli tak, to proszę o przedstawienie kosztorysu takich prac. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę pan radny Witek. Panie przewodnicząca, Wysoka Rado, panie wójcie, ja też chciałbym taki wniosek złożyć. Zwracam się o zestawienie na temat produkcji zielonej i czarnej energii na farmie fotowoltaicznej w 2018 roku. Informacji o dochodzie spółki Energa Wieszczu-Sławice ze sprzedaży energii oraz zielonych certyfikatów. Proszę również o informację, w jakiej kwocie gmina dofinansowała spółkę w 2018 roku oraz ile będzie musiała dofinansować w 2019 roku. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Kucharski. Panie przewodnicząca, panie wójcie, szanowna rado. Ja chciałem się zwrócić do pana wójta w sprawie remontu kaplicy pod wezwaniem świętej Zofii w Rudce. I bardzo proszę pana wójta w imieniu mieszkańców parafii Rudka, aby te sprawy, które są w gestii Urzędu Gminy Wieszczu-Sławice, a dotyczą starań o pozyskanie środków unijnych na remont tej kaplicy, były finalizowane w miesiącu maju. Ważne jest, aby parafia Rudka złożyła wniosek o dofinansowanie przed upływem wyznaczonego terminu. Mieszkańcy parafii bardzo chcą, aby to wspólne działanie Urzędu Gminy i parafii Rudka powiodło się. Za dotychczasową pomoc ze strony Urzędu Gminy bardzo dziękuję panu wójtowi i pracownikom, bo bez tej pomocy parafia nie dałaby rady przygotować kompletu dokumentacji i wniosków o dotację unijną. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Wiśniewski. Pani przewodnicząca, szanowni radni, panie wójcie. Ja chciałbym zapytać, składałem wniosek odnośnie założenia lampy przy posesji państwa Kosteckich. Czy coś w tej sprawie zostało uczynione, jakieś starania o tą lampę? I druga sprawa, dostałem odpowiedź od pana wójta odnośnie remontu drogi gminnej numer K20-25-56, że odnośnie wykonania remontu zostanie podjęta po wyborze wykonawców remontu cząstkowych dróg gminnych. Tylko ja chciałbym wiedzieć, bo nie wiem jak wytłumaczyć mieszkańcom, kiedy to zostanie wykonane i chciałbym tak mniej więcej się dowiedzieć o terminie, czyli w którym miesiącu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pana wójta o zabranie głosu. Szanowna pani przewodnicząca, szanowni radni. Większość tych pytań wymaga odpowiedzi na piśmie, żeby te wszystkie dane państwu podać. Dodam, że jeśli chodzi o odpowiedź na interpelację radnego Kowackiego, to jesteśmy w pełnym procesie pozyskiwania tych środków. O ile dobrze pamiętam, to nabory są do połowy czerwca do składania i będą składane. Przewidziana jest kwota, którą w ramach Zielonego Pierścienia Tarnowa zostanie przeznaczona. Trwają prace projektowe, które są prowadzone w zasadzie koordynowane również przez księdza proboszcza i przez pracowników u nas działowy referatu, który tymi sprawami się zajmuje. Także jestem przekonany, że to ważne dla mieszkańców, dla parafian, parafii Rudka zostanie właściwie zrealizowane. Także na ten moment myślę, że wszystko idzie w dobrą stronę. Co do lampy, również odpowiem na piśmie mojej odpowiedzi, a jeśli chodzi o drogi, to przedstawiłem, że będą remonty w tej chwili robione. Na spotkaniu komisji ustaliliśmy priorytety, które będą robione, remontowane, ale remontowane w sposób rzeczywiście dający szansę, że ta nakładka, czy też zaklejenie dziury, to ta dziura nie wyskoczy za parę miesięcy. Jak już mówiłem, podpisałem umowę z firmą, będziemy realizować. Myślę, po długim weekendzie powinna firma zacząć. Pragnę tylko zwrócić uwagę, że najpilniejsze remonty, które zostały zdiagnozowane, to jest kwota
ponad 250 tysięcy złotych, a w budżecie w tym roku mamy 60 tysięcy złotych. Czyli mówiąc inaczej, gdyby w kadencji regularnie, porządnie remontowano za 60 tysięcy drogi, ale remonty rzeczywiście nie wrzucenie czegoś do dziury, tylko rzeczywiście naprawa, to bylibyśmy na bieżąco drogami gminnymi. Niestety tak nie było i pewnie wszystkiego naraz nie zrobimy. Co do konkretnego przypadku tej drogi również odpowiem na piśmie. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś zapytania, interpelacje? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 11. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych gminy i za odpowiedzi na te zapytania. Bardzo proszę Państwa sołtysów o zabranie głosu. Nie widzę, dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 12 wolnych wniosków. Bardzo proszę Pana Marcina Baran udzielam. Dzień dobry Państwu, Panie Wójcie, Państwo Radni, Panie Starosto, zaproszeni goście. Ja mam takie trzy pytania. Pierwsze do Pana Wójta, do Pani Radnej Lech Marii Cudrowik-Melech. Na przedostatniej sesji Rady Gminy, zwracałem się z prośbą o modernizację, naprawę drogi. Naprawę drogi przy składzie budowlanym oraz uporządkowanie posesji przy tymże składzie. Śmiem twierdzić, że nic w tym kierunku nie zrobiono, delikatnie wyżwirowano drogę, za co dziękuję. Natomiast teren działki jest dalej nieuporządkowany. Proszę bardzo o zwrócenie tam uwagi na to, bo tam bawią się dzieci, zwłaszcza teraz w okresie przerwy świątecznej, strajku nauczycieli gra. Tych dzieciaków tam się bawiło, nie chciałbym, żeby doszło do jakiejś tragedii, nie daj Boże, komuś coś się stało. Bardzo proszę o zwrócenie uwagi na tę działkę, ewentualnie prośbę, żeby wstawić tam znak zakaz wysypywania śmieci pod karą grzywny. Druga prośba do Pana Wójta, jeżeli jest taka możliwość, bardzo bym prosił o przecięcie drzew przy obiekcie sportowym LKS Rudka, to jest przy ogrodzeniu między drogą gminną a ogrodzeniem stadionem. Rzutka. Trzecia sprawa. Pamiętacie, 21 marca wpłynęło pismo do Urzędu Gminy od Ludowego Klubu Sportowego LKS Rudka z prośbą o sporządzenie umowy użyczenia obiektu na potrzeby LKS Rudka. Taka umowa istnieje w tej chwili do 6 maja 2021 roku, ale jest pomiędzy Gminnym Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe a Gminą Wierzchosławice. Natomiast w tej chwili LKS Rudka prowadzi swoją działalność. Zbliża się okres licencyjny, w maju dokładnie. I głównym dokumentem, który musimy przedstawić do Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, to jest umowa użyczenia pomiędzy klubem a gminą. 21 marca złożyłem wniosek, dzisiaj mamy 25 kwietnia. Ile jeszcze będę czekał, nie wiem. Myślę, że się doczeka. I ostatnia sprawa. Panie Wójcie, chciałem zapytać w imieniu rodziców Szkoły Podstawowej w Rudce, jako przewodniczący Rady Rodziców, w SIWZ-ie na odpady komunalne w poprzednim roku był zapis. Firma, która wygra przetarg, zobowiązana jest zorganizować na terenie kilku szkół na terenie gminy prelekcje na temat prawidłowej segregacji odpadów wśród mieszkańców i młodzieży. W związku z tym moje pytanie, czy firma obecnie wykonująca usługę do 30 czerwca wykonała takie prelekcje, z mojej wiadomości wynika, że tego nie zrobiono. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan Starosta Jacek Wydyma. Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie, Szanowna Rado, Szanowni Państwo. Na początku przede wszystkim chciałem w imieniu
Zarządu Powiatu, Powiatu Tarnowskiego Rady złożyć najserdeczniejsze życzenia sołtysom nowo wybranym, ale również i sołtysom, którzy już są którąś kadencję. Wiem, jak trudne jest to, jaka to jest funkcja. Dlatego życzę Państwu przede wszystkim wytrwałości i cierpliwości, ale również i skuteczności, bo od wytrwałości, cierpliwości, ale i skuteczności będziecie Państwo również oceniani. Dlatego myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, która też będzie Was determinowała do tej pracy, którą będziecie wykonywać. Oczywiście ze swojej strony deklaruję wszelaką pomoc, taką, którą będę mógł osobiście, ale również i poprzez instytucje samorządu powiatowego w jakiś sposób Państwa wesprzeć. Dotychczas starałem się i myślę, że się to udawało w dobrym stopniu współpracować z sołtysami. I oczywiście deklaruję wszelką pomoc i myślę, że ta współpraca będzie owocna przede wszystkim dla mieszkańców naszej gminy. Również dziękuję sołtysom poprzednim. Akurat pani Uszko już wyszła, ale myślę, że w jakim najbliższym czasie również jej podziękuję. I również sołtysom tym, którzy nie startowali, ewentualnie nie zostali ponownie wybrani. Drugi temat, który też jest, myślę, ważny, który chciałem go przedstawić, to jest temat zamknięcia mostu. Decyzja już jest. Most będzie zamknięty w dniach 7-9 maja, czyli to jest wtorek. Proszę? Tak, wtorek, środa, czwartek. Będzie zamknięty dla wszelkich samochodów osobowych, ciężarowych, wiadome. I będzie też czasowo zamykany, jeśli chodzi o ruch rowerowy i motocyklowy. W momentach, gdy będą maszyny pracowały w taki sposób, że one będą jednak zajmowały pas ruchu dla rowerzystów. Będziemy się starali bardzo to sprawnie. Praca będzie się odbywała do późnych godzin nocnych. Takie jest założenie, taka jest prośba za zarządu powiatu, jak również zarząd dróg powiatowych. Jest szansa, że może ten zakres prac się wykona wcześniej, ale nie chcę tutaj deklarować, ponieważ założenie jest trzydniowe. Pełna informacja dotycząca organizacji ruchu będzie oznakowana w właściwy sposób i na zjeździe z autostrady, i na drodze wojewódzkiej, i pozostałych drogach. Ale już za pośrednictwem Państwa sołtysów, Państwa radnych, proszę o informację dla mieszkańców, że niestety jest to remont, który troszkę utrudni nam funkcjonowanie, ale jest po prostu niezbędny, ponieważ jest to jedyny most, który możemy się przeprawiać na drugą stronę Dunajca, do zgminy oczywiście Wyszcowice, bo będzie możliwość przejazdu przez Złobice, czy no, na pewno nie przez autostradę i krzyż, ale no, w kierunku tutaj Złobic i myślę, że wytrzymamy, ale jest to inwestycja, która na pewno poprawi nam komfort jazdy i już następny okres poruszania się samochodów, czy rowerzystów, czy motocyklistów będzie po właściwym nawierzchni. To jest temat, jeżeli będę jakieś oczywiście w tym temacie pytania, to będę się starał Państwu odpowiedzieć. Następny temat to jest realizacja tych interpelacji, które były, to znaczy dotyczące luster. W Ostrowie i w Gosłowicy zostały zamontowane. Myślę, że będą dobrze służyły mieszkańcom. Każda taka jakaś tam szkoda, która powstanie, proszę o informację bezpośrednio do mnie, ponieważ ten czas wydłużenia realizacji tej szkody będzie szybszy. Inspektorzy nie jeżdżą codziennie, a widzę, że na bieżąco też się staram obserwować, ponieważ w ostatnim czasie dość uaktywnili się wandale dotyczące niszczenia znaków drogowych i tutaj jak jestem osobą wyrozumiałą i taką raczej, która się stara zrozumieć drugiej osoby, no tutaj nie mogę pojąć, czym się kierują te osoby, które potrafią na odcinku kilometra
zniszczyć 20 znaków, które no niestety potem ktoś musi przyjechać, komuś trzeba za to zapłacić, komuś trzeba to naprawić i bezpieczeństwo automatycznie spada. Dlatego tutaj jest apel również do Państwa, aby na zebraniach wiejskich czy na jakichkolwiek spotkaniach no informować, że to niestety, ale również z ich podatków idzie potem naprawa i niestety w ten czas te środki są mniejsze na inwestycje inne. Jak Państwo zauważyliście, na pewno są remontowane pobocza, dosypywane żwir na tych poboczach. Jeżeli są jakieś też uwagi Państwa sołtysów, ja zresztą jestem do dyspozycji, jeśli chodzi o podanie numeru telefonu do inspektora, który zajmuje się naszymi odcinkami dróg w gminie Wierzchowice, dlatego jak będzie sobie ktoś z Państwa życzył numer telefonu i nazwisko inspektora, to po sesji jestem do Państwa dyspozycji. Chyba tyle. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pana Wójta. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, jeszcze chciałem dodać dwie informacje. Jedna jakby w odpowiedzi na interpelację już częściową Pani Przewodniczącej, to 30 kwietnia o 18.30 będzie spotkanie z przedstawicielkami kół gospodyń wiejskich, także realizujemy jakby już w trakcie te postulaty, były już przygotowane, jeśli chodzi o koła gospodyń wiejskich, jeśli chodzi o inne organizacje oczywiście będziemy również takie spotkania realizować, ale chciałbym Państwu przekazać dobrą wiadomość, no miałem ją nieoficjalnie w tej chwili już, dostałem potwierdzenie pisemne, że Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 662 przez 19 z 23 kwietnia przyznał ze środków budżetu województwa małopolskiego na realizację Funduszu Ochrony Dróg Rolnych, z którego składaliśmy dotacje, kwotę 128 571 na modernizację, remont drogi dróg dojazdowych zadeklarowanych złożonym przez gminę wniosku. To jest droga Partyń-Bobrowniki, także mamy środki, mamy dotacje, będziemy tą drogę poprawiać. Bardzo się z tego cieszymy. I druga informacja, uchwałą, tą samą uchwałą przekazano, przydzielono nam również środki finansowe 50 tysięcy złotych na renowację zbiornika wodnego służącego małej retencji. To jest zbiornik w Gosławicach, także tu chcę podziękować Zarządowi Województwa, że przychylił się do naszych wniosków i tę inwestycję też będziemy w tym roku realizować. Dziękuję. Dziękuję Panie Wójcie. Rozumiem, że radni też są zaproszeni na to spotkanie koła gospodyń wiejskich. Bardzo proszę Pan Przewodniczący, Pan Radny Witek. Ja chciałbym tutaj, mam pytanie do Pana Wójta jedno. Mianowicie ja na ostatniej sesji też tam zapytywałem o ścięcie gałęzi drzewa na cmentarzu w Gosławicach tym wojskowym i nie wiem czy, bo tak kończy się już kwiecień i już potem chyba się nie zrobi tego, a naprawdę ta sprawa już się ciągnie pół roku. Jak dobrze pamiętam, od pół roku ta osoba, która prosiła o to ścięcie, miała obiecane, że za miesiąc, za pół, za miesiąc kończy się pół roku i nic się nie robi. I druga sprawa, chciałbym bardzo serdecznie podziękować tutaj panu Jackowi Chudym, jest to panu staroście, za to lustro właśnie, które naprawdę pomaga, może tam młodszym kierowcom tu mnie, ale tym starszym, którzy jeżdżą do kościoła i tam na tym zakręcie mieli problemy, są bardzo wdzięczni za tak szybką reakcję. Dziękuję bardzo. Proszę Panie Wójcie. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, myślę, że to jest oczywista oczywistość. Radni mogą uczestniczyć w wszystkich spotkaniach, które są organizowane, a jeżeli potrzeba zaproszenia, to razem z Panią Dyrektor zapraszamy wszystkich Państwa radnych na wszystkie te spotkania bardzo serdecznie. Co do tej interpelacji, Panie Radny, została podpisana umowa z firmą i to w zasadzie już powinno być zrobione. Myślę, że Państwo też zobaczyli, troszeczkę odcięliśmy drzewa w Ostrowie. Powiat bardzo ładnie też nasyp wyczyścił, wyciął drzewa, za to dziękujemy. Myślę, że ten fajny zakątek naszej gminy, no na razie powoli, ale będzie powoli uzyskiwał, być coraz ładniejszy i będziemy dalej nad tym pracować. Dziękuję. Bardzo proszę Pana Radny Mitera.
Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, ja tutaj nie do pana wójta. Pan wójt już to nadmienił, że podpisał umowę z firmą na remonty dróg cząstkowych. Co ja mam przez to rozumieć? Czy te dziury po zimie w drogach gminnych będą też ujęte w tych remontach, czy one będą czekać na swoją kolej? Tyle, dziękuję. Bardzo proszę, panie wójcie. Szanowny panie radny, kwota w budżecie opiewała na 50 tysięcy plus funduszu sołeckiego w Ostrowie, było przewidziane 10 tysięcy. Myślę, że też będziemy rozmawiać, nawet dzisiaj mamy spotkanie z państwem sołtysami jeszcze o tych sprawach, dróg między innymi. My przewidzieliśmy tam kwotę 80 tysięcy przesuwając z innych środków. Oczywiście wszystkiego naraz nie naprawimy, stan dróg jest gminny, jest katastrofalny, ale działania są zaplanowane w ten sposób, że te najbardziej uszkodzone, z uszkodzoną podbudową odcinki dróg będą remontowane poprzez utwardzenie, zabezpieczenie i położenie na tym fragmencie nakładki asfaltowej, ale oczywiście dziury, które są pojedyncze, również będą naprawione. Także musimy się tylko zmieścić w tym przewidzianym budżecie. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Broński. Dziękuję bardzo, Wysoka Rado, panie wójcie. Ja mam pytanie do pana wójta. Czy nauczyciele, którzy biorą, którzy uczestniczyli w strajku z naszej gminy, dostaną wynagrodzenie za czas tego strajku? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie mam do pana wójta również. Czy ma pan jakiś plan na rozwiązanie problemu ciągle zadłużającego się Centrum Kultury Wsi Polskiej? I jeszcze mam pytanie do pani dyrektor Centrum Kultury Wsi Polskiej. Czy pani jako dyrektor ma pomysł, plan działania, biznesplan, trudno mi powiedzieć, który będzie miał na celu poprawę wizerunku, jak i stanu finansowego Centrum Kultury Wsi Polskiej? Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, pan Kucharski, pan radny Kucharski. Pani przewodnicząca, panie wójcie, panie starosto, Wysoka Rado. Ja na poprzedniej sesji, albo jeszcze wcześniej, zgłaszałem taką prośbę, żeby Komisja Budżetu, Rozwoju i Ochrony Środowiska, po prostu, żeby radni z tej komisji przejechali na taką wizję lokalną wzdłuż rowu Rudeckiego, od Rudki do Bobrownik. I bardzo proszę pana przewodniczącego tej komisji, żeby jakoś, żebyśmy się skrzyknęli, ustalić termin tej właśnie, bo na razie jest dobrze, bo jeszcze nie ma liści, wszystko widać. Chodzi o to, żeby po prostu popatrzeć, bo tam zaniedbania są ogromne, brak porządku na posesjach przylegających i jakieś decyzje. Pan wójt też deklarował, że jakby tylko czas mu pozwolił, to weźmie udział i bardzo proszę o ustalenie jakiegoś terminu sensownego, żeby ta komisja mogła się zebrać i pojechać tam na tą wizję lokalną. Dziękuję. A jeszcze pytanie mam do pana starosty Jacka Hudymy. Panie starosto, chciałbym zapytać, czy będzie taka organizacja ruchu, czy starosto zezwoli na takie organizacje ruchu, jak w poprzednich latach, kiedy był ostatni remont robiony, że ludzie jadący do Tarnowa dojeżdżali do mostu w Ostrowie, a później przechodzili przez most i z drugiej strony czekały następne autobusy i jechały do Tarnowa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Lech. Pani przewodnicząca, panie wójcie, panie starosto, ja mam pytanie do pana starosty, bo pan tam mówił o lustrach, że są zamontowane. Ja zgłaszałam to lustro w Bobrownikach, wyjazd z Domu Ludowego. Czy było to już sprawdzane, bo pan mówił, że jeżdżą tam drogowcy i sprawdzają. Potem dziękuję. W tej chwili jeszcze następnemu. Chciałam złożyć podziękowanie, przepraszam za to, że zapomniałam wcześniej, panu wójtowi za wyżwirowanie dróg w Bobrownikach Małych jako pierwszych w imieniu własnym i mieszkańców Bobrownik. Bardzo serdecznie dziękuję, panie wójcie, za pamięć i za rzetelne wykonanie. A tutaj jeszcze chciałabym, co do pana Marcin Baran zgłaszał, o te posesje tam zachwaszczone. No ja po tej sesji, co myśmy tutaj rozmawiali, byłam u pana Górowskiego, no odpowiedział mi, że ludzie, którzy to mieli robić, są jeszcze zajęci, ponieważ były gdzieś indziej szwirowania, jakieś wycinki były tu pilne koło gminy, nie wiem gdzie, bo
bo po prostu nie pytałam, no skoro zajęci byli jeszcze pracownicy, więc nie doczekałam się. Ale ja mam taką uwagę jeszcze, bo ja to zgłaszałam w imieniu moich mieszkańców, którzy mieszkają na terenie Bobrownik, a żyją, tak prawdę mówiąc, w Rudce, żeby pan sołtys Malik i pan radny, pan Kucharski, też się zajęli tą sprawą, bo ja nie będę wszystkich miejscowości żwirować, drogować, asfaltować i czyścić wszystkich zanieczyszczeń. Bardzo proszę o pomoc w tym przypadku, bo tam jest naprawdę źle. Robi się źle, bałagan się robi, wysypisko śmieci się robi. Bardzo bym prosiła, bo ja nie nadążę Bobrowniki i Rudkę, żeby to wszystko jakoś załagodzić. Tam jest naprawdę brzydko, także że to bym prosiła o tą pomoc. No bo tam jednak są tereny rudeckie, wy tam bardziej wiecie, że kto jest, które są posesje prywatne, które są posesje gminne. Ja się interesuję bardziej Bobrownikami, bo tam też zgłaszamy o wycinkę tego błonia w Dobczycach, tam też stanęło. No jak jechała straż pożarna ponad pewno 2 tygodnie temu, to ciarki mi przeszły, bo już myślałam, że może te chaszcze na Dobczycach się zapaliły, a tam jest strasznie bliziutko, są stodoły, posesje mieszkańców Dobczyc. Więc spraw jest mnóstwo. No koszenie, no to dopiero mają zaczynać. No spraw jest mnóstwo, no wszystkiego nie podołamy. No ale dobrze przypominać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Dąbrowski. Ja mam pytanie do pana starosty. Składałem na poprzedniej sesji interpelację odnośnie utrzymania drogi powiatowej Otostrowa tutaj do centrum Mierzosławic. Czy ta interpelacja została przekazana do starostwa, ponieważ otrzymałem pismo, że Rada Gminy przekazała tą interpelację do starostwa i chciałem uzyskać informację na ten temat. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Suda. Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, panie wójcie, no panie starosto, nie słyszał tego pytania poprzedzającego, bo go chyba wyszedł na chwileczkę. Ja mam takie pytanko do pana wójta odnośnie tematu placów zabaw, bo dziękuję za wykonanie tam bieżących napraw w Komorowie na placu. Wiem, że jest z jakimś panem podpisana umowa, tylko nie wiem, czy na jakiś okres, na jednorazowe prace, czy to jest na jakiś dłuższy okres, ponieważ warto by było państwu sołtysom obecnym dać nawet numer telefonu do tego pana, żeby mieli bezpośredni kontakt, bo oni czy radni, oni są tam najczęściej i obserwują to wszystko. Czy to tylko tak doraźnie na interwencję sołtysa czy radnego, czy to jest umowa okresowa, czy całoroczna? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz pan radny Dąbrowski. W związku z tym, że pan starosta wyszedł na chwilkę, pozwolę sobie jeszcze raz. Chciałbym zapytać, czy interpelacja odnośnie utrzymania drogi kolejowej tutaj od Ostrowa do Mierzosławic Centrum wpłynęła do starostwa, ponieważ otrzymałem pismo, że gmina przekazała interpelację. Chciałem uzyskać informację. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu panią dyrektor Centrum Gminnego Centrum Kultury, panią Dominikę Ramian. Dzień dobry Państwu. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Wójcie, wszyscy zgromadzeni goście. Najpierw chciałam nawiązać do spotkania kół gospodyń wiejskich. Sprawa jest dość świeża, ponieważ w dniu dzisiejszym podjęłam działania związane z poinformowaniem wszystkich przewodniczących kół gospodyń wiejskich w kwestii terminu spotkania. Wszystkie przewodniczące z kół gospodyń wiejskich stron naszej gminy zgodziły się na spotkanie 30 kwietnia o godzinie 18.30. Ostatnio rozmowy telefoniczne odbyłam o godzinie 13, w związku z tym nie miałam jeszcze okazji Państwa osobiście zaprosić. Jeżeli Państwo macie ochotę przybyć na to spotkanie, jak najbardziej zapraszam do Gminnego Centrum Kultury. Moim celem było przede wszystkim zintegrowanie kół gospodyń wiejskich i zrobienie takiej wspólnego posiedzenia, abyśmy mogły dojść do porozumienia w wielu kwestiach reprezentacji kół wiejskich poza terenem naszej gminy, aby wspólnie
wspólnie działać i znaleźć też rozwiązania mogące na celu zintegrować koła gospodyń wiejskich i znaleźć jakieś rozwiązania, które mogłyby przysporzyć się także promocji naszej gminy i reprezentowania jej, tak jak mówię, na zewnątrz. A wracając do zapytania pana Brońskiego, to chciałam powiedzieć, że kultura w naszej gminie powinna być postrzegana bardziej holistycznie. Takie podejście kreuje konieczność animacji integracji zasobów lokalnych, środowisk twórczych, a także powoduje, że można pozyskiwać środki zewnętrzne. Gmina Centrum Kultury w Wierzchosławicach to instytucja, która w mojej ocenie nie tylko na potencjał twórczy, ale również powinna być otwarta na wielokierunkową współpracę z różnymi podmiotami społecznymi, której integralnym elementem jest władza samorządowa. To od współpracy z państwem i mieszkańcami zależy przyszłość mojej placówki. Pewne zmiany zostały już wprowadzone z rzeczy, które są niewidoczne dla petentów i mieszkańców gminy Wierzchosławica. W Gminnym Centrum Kultury powstają nowe projekty, zakresy obowiązków. Została złożona już do pana wójta nowa struktura organizacyjna, która czeka na akceptację, ale również tworzone są zarządzania wewnętrzne, a także nastąpiły zmiany w zarządzaniu finansami, które polegają na objęciu dynamicznej i ostrej strategii związanej z cięciem kosztów oraz redukcją etatów. Kapitał ludzki wykorzystywany jest w Gminnym Centrum Kultury. Przepraszam bardzo, prosiłbym troszeczkę dalej mikrofon, dobrze, tak, bardzo za się głos. Dziękuję. Zgodnie z kwalifikacjami pracowników szukamy źródeł finansowania, kontrahentów, piszemy projekty. Z dużym wsparciem są dla nas pracownicy gminy, których tutaj nie sposób wymienić imienia i nazwiska, ponieważ naprawdę mogę na państwa liczyć. Ze względu na małe zasoby kadrowe, w miarę możliwości ogarniamy też teren wokół budynku. Ze względu na warunki atmosferyczne nie mogły być wcześniej wykonane pewne prace, ale staramy się jak możemy, żeby wszystko wyglądało jak najlepiej. Na dzień dzisiejszy park jest ogarnięty praktycznie w całości z liści, ale także staramy się, żeby państwo mogli do nas przybyć i wypoczywać w czasie wolnym. Wewnątrz budynku zlikwidowano palarnię, a w jej miejscu powstała sala związana z zespołem pieśni i tańca Swojacy. Zlikwidowany został także napis Witosówka nad wejściem głównym, co pociąga za sobą zmiany związane z restauracją i mam nadzieję, że tutaj w maju wprowadzimy również nowe menu ze względu na zmianę szefa kuchni i w końcu w jakiś sposób zmiany nastąpią także na restauracji. Nowe banery reklamowe będą powstawały w miarę możliwości i myślę, że reklama jest tutaj jednym z najważniejszych elementów, które mogą wspomóc Gminę Centrum Kultury, jednak ze względu na bardzo złą sytuację finansową ciężko nam jest zainwestować w reklamę, ale staramy się jak możemy, żeby coraz bardziej rozreklamować nasze usługi. Wprowadziliśmy też nowe zajęcia do Gminnego Centrum Kultury, kurs małego kucharza, warsztaty plastyczne. Jednocześnie wiem, że sytuacja wygląda też tak, że judo zostało przeniesione do szkoły podstawowej w Wierzchosławicach, ale jeżeli chodzi o salę judo, wykorzystujemy ją na użytek komercyjny. Jest to jeden z punktów, który ma na celu poprawienie naszej gospodarki finansowej. Mieszkańcom gminy chcemy też zaproponować powrót do święta Karpia połączone z dożynkami. Mam nadzieję, że impreza przywróci na dobre do gminnego kalendarza wydarzeń kulturalnych. Szukujemy również wiele niespodzianek i różnych atrakcji. Na tę chwilę muszę jeszcze dochować tajemnicy, bo chciałabym jeszcze was troszeczkę zaskoczyć. Biorąc pod uwagę wyniki finansowe Gminnego Centrum Kultury, ustosunkowanie się do dokonań moich poprzedników byłoby w złym tonie, bo wynik ich sprawozdania finansowego mówią same za siebie. Mogę jedynie nadmienić, że dokładam wszelkich starań, aby nastąpiła poprawa wyników finansowych. Tak jak mówiłam, staramy się pozyskiwać środki z funduszy zewnętrznych oraz nowych kontrahentów i na tę chwilę może już tyle, bo już
Jeżeli chodzi o wyniki finansowe Gminnego Centrum Kultury, to zgodnie ze sprawozdaniem finansowym na koniec 2018 roku wynik wynosił 478 tysięcy na minusie, jednak staramy się regulować nasze zobowiązania w miarę możliwości terminowo oraz chciałam jeszcze nadmienić, że jeżeli chodzi o działalność komercyjną, zanotowaliśmy wyniki na plusie, także myślę, że jeżeli chodzi o wynajem pomieszczeń oraz działalność gospodarczą, tutaj idziemy w dobrym kierunku. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, pan radny Broński. To ja jeszcze mam do pani dyrektor pytanie. Czy po pierwszym kwartale to zadłużenie się zwiększa, zmniejsza, czy jest takie samo? Bardzo proszę. Jeżeli chodzi o wynik finansowy, to chciałabym nadmienić, że w listopadzie, kiedy objęłam stanowisko dyrektora, wobec wierzycieli mieliśmy zadłużenie na poziomie 123 tysięcy, obecnie wynosi ono 74 tysiące. Jeżeli chodzi o pozostałe zadłużenia związane z mediami, staramy się je w miarę możliwości regulować. Przynajmniej nie podkłamieć zadłużenia, aby były na tym samym poziomie. Z większością wierzycieli dogadaliśmy się i mamy układ ratalny. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, dziękuję. W związku z wyczerpaniem... Pan Starosta, przepraszam bardzo. Bardzo proszę. Odpowiadając na pytania panu Kłarskiemu, wszystko zależy od zakresu prac, które będzie wykonywane. Podczas remontu tego mostu będzie pasował sprzęt ciężki. No i niestety nikt nie zagwarantuje bezpieczeństwa, bo nie daj Boże, jakby się coś stało, to kto w ten czas weźmie odpowiedzialność. Most będzie całkowicie zamknięty, jedynie tylko w momencie, gdy prace, które będą wykonywane, będą umożliwiały poruszanie się rowerów, czy samochodów, czy motocykli, czy ewentualnie osoby piesze, to w ten czas będą puszczane. W innym przypadku nie jest to możliwe z wielu względów, tym bardziej, że informacje do przewoźników transportowych będą informowani, dlatego muszą na ten czas zabezpieczyć tak komunikację, aby no niestety mieszkańcy mieli dostęp inną trasą alternatywną. Jeśli chodzi o lustro w Bobrownikach, informacja została przekazana. Inspektor był w tym miejscu. W tej chwili jest oceniane, czy w ogóle jest sens powoływać Komisję Bezpieczeństwa, ponieważ według jego informacji i jego wiedzy i też do informacji państwa jest nieraz tak, że lustro w takich wypadkach może również zaszkodzić. Ponieważ ludzie się będą jednak bardzo mocno próbować w różne kierunki zobaczyć, a tam jest jednak wyjazd z dość stromego podjazdu. I w tej chwili zarząd drugi i inspektor oceniają, jeżeli będzie taka konieczność, oczywiście trzeba powołać Komisję Bezpieczeństwa, czyli osoby, które na tym się znają, a przede wszystkim policję, czy to lustro jest tam konieczne. Dlatego ja do pani mam ten telefon, jak będzie jakakolwiek decyzja, to ja oczywiście panią poinformuję. I trzecie pytanie do pana Dąbrowskiego. Inspektor ocenia w tej chwili, które i też chciałby dokładnie wiedzieć, które odcinki, czy które podjazdy do posesji według pana należy obniżyć, bo tam chodziło o podjazdy chodnikowe, tak? Nie.
To niech pan jeszcze raz się przypomni. Tak. Chodziło o podjazdy i studzienki. Między innymi chodziło o te studzienki na ścieżce rowerowej, zjazdy po prostu tam, gdzie są skrzyżowania z drogami. I tak samo po przeciwnej stronie pasy zieleni i oczyszczenie tych korytek ściekowych, gdzie po prostu zalega ten piasek spływający z drogi. To znaczy tak, na pewno będą te korytka czyszczone, bo tak się staramy. W bezpośrednim pasie chodników, gdzie są posesje, no to wydaje mi się, że tutaj też mieszkańcy powinni troszkę wykazać inicjatywę, zresztą tak jest, że w większości chodników są to czyszczone, bo to też świadczy o pewnym podejściu do i chęci współpracy. Studzienki, jeżeli będą wymagały remontu, czyli nadłożenia albo ich obniżenia, to na pewno będą wykonane. Jeśli chodzi o dłuższe odcinki chodników, które by ewentualnie były remontowane, to na pewno nie będą remontowane cząstkowo, tylko już musi być dłuższy odcinek. Cząstkowo to wykonuje ekipa w tej chwili w Pogonicach, będzie tam wykonywała kilka zagłębień w chodniku. I na pewno, jeżeli spiszę protokół, jakie ewentualnie uszkodzenia i jaki zakres remontu, czy odcinków drogi, czy chodnika, czy tych studzienek, czy śnia korytków, na pewno będą w najbliższym czasie wykonane, bo teraz jest akurat sezon taki, że staramy się na bieżąco tego typu prace wykonywać. Bardzo proszę, pan wójt. Przewodnicząca, szanowni państwo radni, chciałem odpowiedzieć na te pytania, bo mogę je od razu odpowiedzieć do pana Brońskiego. No, zgodnie z przepisami nie można płacić pensji nauczycielom, którzy podjęli strajk. Takie są przepisy ze finansów. Co do odpowiedzi dla pana przewodniczącego Sudy, dokonaliśmy przeglądu technicznego wszystkich placów zabaw. I te naprawy, które zostały dokonane doraźnie, żeby już dzieci mogły bezpiecznie z nich korzystać. Dzisiaj mamy, jak mówimy, spotkanie z sołtysami, więc będziemy na to rozmawiać, bo też jest kwestia taka, że w niektórych budżetach sołec w ogóle nie ujęto napraw sołec, więc dopóki tego nie uregulujemy, to nie możemy tego zrobić. Jest to wprost zadanie tygodnie sołeckie. Także temat będzie realizowany. Na ten moment można powiedzieć, że prace są bezpieczne. Oczywiście na pewno trzeba je poodnawiać, ale są na pewno bezpieczne. Ja mam pytanie do pana wójta. Ile szkół strajkowało w naszej gminie? Ja tam nic nie powiedział. Przepraszam bardzo, ale ta informacja jest nam na ogół niedostępna, a bardzo bym prosiła wcześniej o informację, że pan chce zabrać głos. Przekazuję głos panu Sudzie na ten temat. Ja jeszcze, pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, ja jeszcze nawiązując do pytania pana radnego Kucharskiego, bo tak pan, odpowiedź pana starosty, bo warto by było logistycznie tak tą sprawę zamknięcia mostu zrobić, żeby z ekipą, która to będzie wykonywała, na przykład i wiadomość do wiadomości mieszkańców, żeby było, żeby na przykład ustalić terminy, w którym godzinach, czy w godzinie jednej ruch pierwszy i rowerowy będzie dopuszczony. Myślę, że to logistycznie jest do zrealizowania. Załóżmy, że więcej godzin. Dlaczego nie? Między godziną 6 a 7 mieszkańcy przyjadą 14 i 15. Zakładam, żeby ktoś na przykład, jest to temat, do, mi się wydaje, do ułatwienia dla mieszkańców. To nie jest tak, że zasypiesz łopatą. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o przekazanie mikrofonu temu panu, który chciał się wypowiedzieć w zakresie nauczycieli. Bardzo proszę. Udzielam panu głosu teraz. Chciałem zapytać pana wójta, ile szkół? Łącznie. Ile szkół strajkowało w naszej gminie? Chciałbym się dowiedzieć. Bardzo proszę pana wójta. Panie przewodnicząca, państwo radni. Jedna szkoła strajkowała, 100% nauczycieli w jednej ze szkół, część nauczycieli. Dwie szkoły podjęły decyzję o nieprzystępowaniu do
akcji strajkowej w dwóch szkołach nie ma związków zawodowych, w związku z tym nie strajkowały, ale należy podkreślić, że wszystkie egzaminy, które były, zostały przeprowadzone zgodnie z prawem i nie odbyło się to kosztem egzaminów dzieci w naszych szkołach. Panie wójcie, to rozumiem, że na ten moment już nie ma strajku w naszej gminie, tak? Tak, akcja strajkowa została zakończona. Dziękuję, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś zapytania? Nie widzę, dziękuję bardzo. W związku z wyczerpaniem porządku zamykam obrady 9. sesji Rady Gminy Wierzchosławicy. Bardzo dziękuję.